Cześć! Cześć! Zbliżają się urodziny mojej Jaśminki, która tutaj, o, tutaj, o, tu jest, o, o, tutaj jest sprawca tego wydarzenia. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć o różnych gadżetach, takich dekoracyjnych, ponieważ ja bardzo lubię takie rzeczy, ale okazało się, że takie dekoracje mają bardzo dużo różnych dziwnych nazw, więc dzisiaj chciałam Wam pokazać, co można w ogóle kupić i co kupiliśmy. I może zaczniemy od tych takich najprostszych i najbanalniejszych, czyli kupiliśmy bardzo dużo balonów. I tu mamy balony pastelowe, w ogóle wszystko będzie takie w różach i w kropkach. Mamy jeszcze takie, o, takie właśnie a propos kropek, to jeszcze kupiliśmy takie duże kropeczki. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy jeszcze z balonów, mamy jeszcze naszą jedynkę, no bo to są pierwsze urodziny, więc jedynka musi być. Koniecznie. My kupiliśmy taki rozmiar 40 cm, ale widziałam, że też takie są jedynki, nawet i takie 80 cm, albo jeszcze większe, więc... Liluś, co ty masz? Taki kwiatuszek. Kwiatuszek? Ten kwiatuszek nazywa się Rosetta. Zaraz ją otworzymy. Mam zrobić pokaz. O, tu mamy takie rozety. W komplecie kupiliśmy 3, ale można też kupić pojedyncze. Kupiliśmy to w 2 różnych kompletach, więc tutaj mamy też takie ciemniejsze. Jestem z tego zadowolona, bo z tego co widzę, tutaj zobaczcie, macie taśmę do przyklejenia tego, ale po skończonej zabawie i po tym jak tutaj to będzie nam wisiało, my możemy to odkleić, złożyć z powrotem i zachować na przyszły rok. Więc jest to naprawdę fajne, bo po prostu nam to zostanie. Nie musimy kupować tego co roku, no chyba, że zmieniacie jakiś styl, ale jeśli akurat tak jak w naszym przypadku macie 3 córy i wszystkie chcą mieć różowe dekoracje, no to tutaj to możecie wykorzystać to w kolejnym roku. Co tutaj jeszcze mamy? Pokazujesz. O, kula! To jest kula! To jest kula bibułowa. Bibułowa. Zjadła za dużo na obiad. Ta kula też ma tutaj do zaczepienia takie plasterki. No oczywiście zakupiliśmy też do dmuchania dla dziewczyn trąbki. I jeszcze takie serwetki, kropeczki. I jeszcze mamy świeczki w kropeczki i w paseczki. Nasz Grzesiek bardzo lubi pojedyncze świeczki, więc ma specjalnie kupiliśmy świeczki pojedyncze. Ale będziemy robić jeszcze sami girlanda takiego, ale to już girland będzie do tortu, a nie taki zawieszony. Ale gdybyście chcieli, to można na tej samej zasadzie zrobić girland właśnie taki jako dekoracja. No, ale jeśli byście chcieli takie coś jak ja zrobić, co będę pokazywać niedługo właśnie do tortu, taki mały girland, to jeśli szukacie czegoś takiego, żeby to już było gotowe, taką dekorację do tortu, to wpiszcie sobie toper. I jeszcze teraz ty, Liluś, miałaś akurat na bal karnawałowy, ale mi się wydaje, że często teraz to jest na urodziny kupowane. Co rozmawiamy? Piniatę, no właśnie, to jeszcze taka dekoracyjno-zabawowa rzecz, to jest piniata. A my jeszcze na urodzinach będziemy mieć... Pastel! To tak a propos, tak żeby było bardzo niezdrowo. Ale wychodzę z założenia, że jeśli chodzi o urodziny, to na ten troszeczkę cukru można sobie pozwolić. Teraz zobaczycie efekt finalny, a my już się żegnamy. Pa, pa, buziaki! Pa-pa! Ciebie pa-pa! Pa-pa! Zazwyczaj dekoracje wykonuje mój Grzesiek, ale on jest teraz zapracowany, na siedzi na budowie, więc ja stwierdziłam, że ja już to tym razem zrobię. No i robimy z różą, tak? Zaczynamy zabawę z dmuchaniem balonów. Mamy tu, mamy taka jedyneczka. O, proszę bardzo. No nie ma. No szukam, no... Mam nadzieję, że blondynką nie jestem, bo tu nie ma w ogóle tego górnego wieszenia tego. Ja zrobiłam coś takiego, czyli zamontowałam na
takim patyku. No trudno, myślałam, że to zawieszę. Kolejną rzeczą, którą przyczepimy, to są nasze rozety. Dobra, to co? Przydałyby się balony, co? Róża? Róża? Przydałyby się balony? Co roku sobie mówię, że kupię do pompowania coś. Nie kupuję! I zawsze mam ten sam problem. Ojej, ja musiałam przerwać to dmuchanie tych balonów i zrobimy sobie kulę. O, i tak to wygląda.